Cześć, witajcie z tej strony Grześ Games, a w tym odcinku zagramy sobie Shadow of Tomb Raider. Jesteśmy sobie pięknie tutaj właśnie w Lara Croft. Oczywiście jak widzieliście tamten odcinek, karta wysunie się właśnie teraz, po prawej waszej stronie, w górnym rogu. Do następnego odcinka zapraszam, a ja nagrywam właśnie teraz na zaś, żebyście widzieli od razu, tak jak staliśmy, tak właśnie idziemy dalej. To mówi? Podejrzewałem, że podsłuchujesz moją łączność od czasu Meksyku. Rourke. Dowódca Rourke. Podsłuchiwałaś mnie, a teraz ja podsłuchuję ciebie. Kolejny wstrząs. Jak się czujesz ze świadomością, że odpowiadasz za wszystkie te kataklizmy? Za całe to cierpienie? Wiem, co robiłam. Twój wyraz twarzy, kiedy Dominguez ci powiedział: ale musiałaś zdobyć ten sztylet i już, prawda? Pola naftowe. Dobra. Musimy uważać, bo to jak jest pola naftowe, to będzie gorąco. Wysunięty posterunek. Croft kieruje się na was. Znajdźcie ją. Croft prześlizgnęła się ludziom z plaży pod nosem. To się nie może powtórzyć. Powinniśmy przeczesać teren. O nie, no coś ciekawego w nowym transporcie? Załóżcie termowizory. Idę na szpicy. Znalazłem coś! Mówię tam znaleźć. Fałszywy alarm. To tylko jakieś zwierzę. Ej, te światła zaczną działać, czy co? Nigdy ich nie włączę, jak nie przestaniesz mi dupy zawracać. Skąd nagle taki pośpiech? Rourke powiedział, że Croft tędy idzie. Niech to szlak. Dobra, pośpieszcie się. Zaczynasz. Wypatrzyłeś już coś przez te gogle? Jakieś zwierzątka, nic ważnego. Zlustruję cały teren. Puszę. Na pewno jest tam. Chodź tu, jełopie. No idziesz do mnie, czy nie? Rozproszyć się! Obserwować otoczenie! Jestem tuż za tobą. Trzymać się blisko! Znaleźć! Musi gdzieś tu być! Pójdziecie szeroko, tylko tak, żeby było was widać. Odsłaniam złapcą flankę. Jak coś zobaczycie... To jest ta kryjówka. Sprawdzić teren, przyjąłem. Po kolei, wszystkie po kolei będą. Zajebista kryjówka, następny rok lekcji. To nie powiesz. Bo jest tacy jopi, że ja pierdolę. Trochę was jest. Jeszcze pewnie kilku.
Sprawdzam, czy jestem bezpieczny. Chyba ją. To miejsca. Użyjcie gogli do cholery! Znajdźcie ją! To wam gogle niepotrzebne są. Jak wam się to naprawdę spodoba, zostawcie łapeczkę w górę, ocenę tego filmu. Czyli komentarz znaczy. Widzisz kogoś? Gdybym widział, już bym strzelał. Ale ty jesteś taki zjebany, że nie widzisz mnie. Kurwa, jest tutaj ten... Kurwa, dwu? Znów ta przeklęta Lara Croft. Musimy ją załatwić. Spokojnie, damy radę. Tak? Jesteś pewien tego nowego sprzętu? Nie, ale jestem pewien Rurka. Kurwa, nie tak miało być. Najgorzej to ja nie mam broni, nie? Mam tylko to gówno. Hej, Ralf. Dobry wieczór, Sam. Widzisz kogoś? Gdybym widział, już bym strzelał. Goście z nad rzeki coś długo się nie odzywają. Nie było czego szukać. Przyjąłem! Przerwać akcję! Ech,
Minęło trochę czasu od kontaktu z drużynami przy rzece. Rory nie jest zadowolony po plaży. Leniwy knuj. Teraz ja muszę wszystkiego pilnować. Zamelduję o tym! O cholera, powinienem się tu rozejrzeć. Proste. Przeszukać okolice, trzymać faso. Rozkaz, zabezpieczyć okolice. Trzymać się blisko, dajcie znać, jeśli coś zobaczycie. Muszę gdzieś tam być. Co to było? Chuj tam z nimi. Nie, Johna! Zwolnij kanał! Że co? Oni podsłuchują! Dobra. Znajdę cię! Pierdolej, nie chcę się za nimi walczyć. Po co mam ginąć? Chwila. No taka prawda, po cholera mam szukać jej, bo to bez sensu walczenie to z nimi. To przepis na środek halucynogenny, ja tam mam. Czasami używany podczas wojny. No w końcu, no to teraz mogę tam wracać. To powinno pomóc. O, nareszcie. Jeśli posmaruję nim strzały, być może zapewni mi przewagę podczas walki z trójcą. Ale czym posmarujesz? To, bo mam posmarować, czy nie? Ej, wieżonko, stój. Przydać mi się. Oby trójca zgniła w tej dżungli, a ten cały władca Paititi, nawet on nie rozumie, czym jest ta skrzynia, ale ja rozumiem i wiem, że nie powinien używać jej byle kto. To byłaby katastrofa. Tylko najczystsi z nas powinni decydować, jak użyć mocy srebrnej skrzyni. Dlatego muszę ją ukryć. Nie pamiętam, którym to było przyciskiem się robiło. Oddział Tau. Croft kieruje się w waszą stronę. Powtarzam, Croft do was idzie. Jezu Chryste. Dopadniemy ją. Pokażcie mi jej zwłoki, a cały oddział trafi jako pierwszy na szkolenie na diakonów. Bez odbioru. Słyszeliście? Do roboty. Nie przed. Wszystko wygląda. Ktoś z was?
was tędy przechodził, znalazłem parę złamanych gałęzi. W bazie w ogóle mnie nie słyszą. Tylko to postawimy, to zaraz zasięg się znajdzie. Dobra, jak ja to mam do diabła poskładać? Croft nie ma szans. To nie. To powinno zadziałać. Czemu to nie działa? Co to było? Zaraz to sprawdzę. Baza? Mam tu coś. Dam znać. Debil, nie? Muszę dowiedzieć się, co to się dzieje. Nie dopadnie mnie! Czy to podoba, nie? No macie, macie, i to sporo. Sorry, że tak powiem w jednym miejscu. On jest prądu, kurwa. Kurze. Mam nadzieję, że będzie ok, ale zobaczymy. Sorry, że tak, takie stukanie, ale w blisku miałem mikrofon. Johna? Johna, odezwij się, proszę. On nie odpowie, Laro. Co? Nie żyje. Możesz dodać swojego przyjaciela Johna do listy osób, które przez ciebie zginęły. Pierdol się, Rourke. Jeśli chcesz zabrać zwłoki, znajdziesz je w rafinerii. Idę po ciebie. Rozjebię ci łeb.
A wtedy będziemy inaczej rozmawiać. Ten kask jest ozdobiony pawimi piórami i jak się zdaje podobizną jaguara. Czy to jest normalny kask, kuźwa, roboczy. Co robili go? No ale kask się przyda. Kardynał 2, cel namierzony. Polany 4 na pozycji, otwieram ogień. Ruszaj się. Kurwa. Czasem mam wrażenie, że muszę iść do przodu, że jeśli tego nie zrobię, sprawię wszystkim zawód. Ale tsunami nadchodzi, a to tylko pierwsza z mnóstwa katastrof. To twoje dzieło! Jestem jedyną osobą! Jedyną osobą, która co? Która uratuje ten świat. Czyli ja. Play games. O kurwa. Niech spierdala, ty. Też bym spierdalał. Na to, że kurwa... Będę miał broń. Spierdalaj, kurwo. Gin, kurwa, śmieć. Dobra, lecimy. Mamy, kuźwa, z magazynkiem eleganckim, nowym. Nawet strzelać nie umiecie. Mamy tu krok! Atakuje naszą bazę! Wytrzymajcie! Kardynał 2 wraca na waszą pozycję! Znajdę cię! Nie ukryjesz się przede mną, Rok. Już kurwa po tobie. O ta! Tu Rok! Ostro. Wezwano mnie do Khan. Winters, Croft jest twoja!
wyjechał, ale zostawił ci prezent. Smacznego! Pierdalaj, kurwo, jebana, pierdolona w dupę. Kuci w dupę, jebana, sukę. Mam nadzieję, że teraz wszyscy przeżyją. Oczywiście ja, ale i ten, Jono. Ale działo się, kurwa. Się spuciłem z wrażenia. Lara, nie ma co płakać, będzie dobrze. Oj. Jest i pan Johna. Tak, to. Lara już kurwa wylała swoje żale. Tu nagle on się pojawia z dupy, nie? Kurwiasz mnie. Robi wszystko nie tak. Nieprawda. Nieprawda. Damy sobie radę. Chodźmy. Dokąd teraz? Chodźmy stąd. Nie wiem dokąd, Johna! A wskazówka? Serce węża, coś tam... Serce węża jest w pucharze, w pobliżu kamiennych twarzy. Jakiego rodzaju puchar masz na myśli? To jest jakiś kielich? Kielich nie jest w stylu Majów. Nie jest majańskie. Wskazówkę pozostawił 17-wieczny misjonarz. Andres Lopez był jezuitą. A wąż w kielichu jest symbolem świętego Jana. Poszukujemy chrześcijańskiego, świętego miejsca. Jak kościół świętego Jana? To dość popularna nazwa. Wiele jest takich. Ale nie w takiej odległości od Paititi. Chodźmy w tę stronę. Możemy wyjść i pogadać z ludźmi. Okej. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Nie wiem. Ale ten Johna mnie tak wkurwia, że ja pierdolę. Czy twarze, więc... Proszę, jest. Kościół San Juan. Rozdzielmy się. Ja poszukam śladów Lopeza. Popytam trochę. Może się czegoś dowiem. Dobra, musimy... Moja znajoma Sara jest archeologiem. Pracuje niedaleko. Może zapytasz ją, czy wie coś o tej twojej zagadce. Byłoby świetnie. Przyjemnie.
przybywasz do misji w poszukiwaniu zbawienia czy tajemnic? Tajemnic. Nie jestem pewna. Może po trochu jednego i drugiego. Młodzi mogą sobie pozwolić, by życie mijało im przed oczami. Sama kiedyś taka byłam. Po prostu dryfowałam. I tak trafiłaś tutaj? Ha? O, w pewnym sensie. W pewnym sensie. Mogę ci coś poradzić? Dokonaj wyboru, nim zostanie dokonane za ciebie. Ach, wystarczy tego wścibstwa. Interesuje cię handel? Ile? O kurwa, 6000. Bogaty jestem. Ale sprzedajemy sobie coś. Po co nam to? Chyba obydwoje będziemy zadowoleni. No a jak? Dobry interes. Ja tylko trochę mam, więc nie potrzebuję zbytnio. Nie wiem, kupię broń jakąś. Chyba obydwoje będziemy zadowoleni. Dobry interes. Za to się nie wymienię. Wybacz. Na pewno będziesz zadowolona. Nie wiem, po co mi te skóry, jak na razie wszedł. Chyba obydwoje będziemy zadowoleni. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Pani wybaczy, ale to za mało. Ile ty chcesz, babo głupia? Masz tyle. Na pewno będziesz zadowolona. Dobry interes. Czy jakbyś zarobić na te pieniądze? Moro pozostawię, grzyby mogę sprzedać. Chyba obydwoje będziemy zadowoleni. Kurwa. Ja to kosztuję jeszcze? Kurwa. Nie, co mam sprzedać? Na pewno będziesz zadowolona. Dobry interes. Może to by się przydało kupić. Nie? Na pewno będziesz zadowolona. Dobry interes. Nie, to rzucimy. Nie mam co tu kupić, nie mam co sprzedać. Nic więcej nie mam, no. Czy to mam sprzedać? No nie. No i kupię tego. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Chyba obydwoje będziemy zadowoleni. Na pewno będziesz zadowolona. Niech panienka prędko wraca. Może są problemy. Ciężka praca wpływa korzystnie na duszę. Sekta utrzymuje tę misję swoją ciężką pracą od ponad... Agregator. Dobra, my tu udaliście, teraz muszę pozbierać. Fascynują
fascynująca koncepcja. Klub cudów. Poznaj ludzi podzielających twoją wiarę, oddanie i upodobanie do przygód. Zdobądź wspomnienia na całe życie, podróżując wspólnie po całym świecie. To grupa dla chrześcijańskich singli poświęcona pielgrzymkom do świętych miejsc. Oczywiście dostał łapkę w górę. Nic, jak wam się spodobało, został łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, pamiętajcie o dzwoneczku oraz zapraszam serdecznie na Discorda oraz Facebooka, na naszą grupę wspaniałą, więc tam sobie dojdziemy zaraz, ale serdecznie was zapraszam gorąco do oglądania następnych odcinków. Zapraszam również do odcinków, których jeszcze nie graliście, nie widzieliście, więc zapraszam do nich. Wiesz, wygląda na to, że Bóg co kilka lat zsyła tutaj katastrofę. Widzę, że trzęsienie ziemi wyrządziło wielkie szkody. Wszystko da się naprawić, jak się ma czas. I materiały. Niestety jednego z tych nam brakuje. Materiałów. Albo czasu, ale wątpię. Czasu to mają pewno. No dobra. Nie będę przedłużał. Więc zobaczymy się. Niedługo. Oj.